Cześć, witajcie na kanale Samoloty. Wracamy z serią, w której przeglądamy najciekawsze lotnicze nagrania z całego świata. A zaczniemy sobie od potężnego Bella Boeinga V-22, który totalnie niszczy szpitalne lądowisko, nieprzystosowane do obsługi takiego kolosa. Przenosimy się do Arizony, aby zobaczyć wspólne lądowanie dobrze nam znanych F-16 na jednym pasie. Opona tego MD-11 transportowej linii FedEx nie wytrzymała lądowania i chwilę po dotknięciu ziemi rozrywa się na strzępy. Pilot dał radę zatrzymać się przed końcem pasa. Wiedzieliście, że Dreamlinery robili również wersjami z zapasowym silnikiem diesla? Oczywiście żartuję, widzimy tutaj spektakularną awarię silnika APU. Jak już jesteśmy przy super nowoczesnych maszynach, oto lądowanie pięknego Airbusa A350 na jednym z moich ulubionych lotnisk świata. Tak jest, plaża przed lotniskiem jest ogólnodostępna. A jeśli zastanawialiście się, co widzi pilot myśliwca, oto słynna formacja Red Arrows i widok z pozycji pilota. Ci to muszą mieć stalowe nerwy. Nieudane lądowanie PT-17. Pilot podczas lądowania zbyt mocno hamował, co w tym samolocie powoduje to właśnie taką przewrotkę. Transportowy DC-8 linii Skybus okazuje się przeładowany, o czym piloci dowiadują się najprawdopodobniej właśnie w tym momencie. Linia South African słynie ze spektakularnych popisów swoich pilotów. Tutaj akurat widzimy dwa potężne Airbusy A340. Coś, co na moje 100 lotów miałem okazję tylko raz w życiu zobaczyć i to mniejszym samolotem. Tutaj widzimy się mijanie dwóch Boeingów 777, odseparowanych jedynie na 1000 stóp. Niesamowity widok. A linia AeroSecret dalej swoje i dalej tamtejszy Urząd Lotnictwa nic nie robi sobie z tego, że latają zdecydowanie przeciążonymi maszynami. Kolejne katastrofy to tylko kwestia czasu. Współczuję tym pilotom. Pilot tego F-18 pokazuje, jak powinno odbywać się tankowanie podczas lotu. Manewr wykonany przy prędkości około 600 km na godzinę. Znacie aferę Freeza z wysadzeniem samochodu? Tak się to robi na islandzkich pokazach lotniczych. Na chwilę zatrzymamy się przy wydarzeniach z Rumunii, gdzie jeden z amerykańskich Black Hawków musiał awaryjnie lądować na miejskiej drodze. Jak widzicie, Black Hawk ścina latarnię, jednak utrzymuje się w stabilnej pozycji oraz znajduje kawałek wolnego miejsca na rondzie. Ciekawe, czy policjant pobiegł pomagać, czy wlepić mandat. Nagranie, które podobno jest prawdziwe i dron nagrywający na Ukrainie start największego samolotu świata. Antonowa An-225 Mria. Пока у нас решим.
Na tym nagraniu możecie zobaczyć, jak autopilot walczy z turbulencjami. Ostatni lot Airbusa A310 Azores Airlines uczczony spektakularnym low passem. Wiecie, dlaczego Tupolew Tu-154 ma jedne z najgorszych statystyk dotyczących bezpieczeństwa w historii? Tutaj widzimy, jak samolot sobie radzi podczas jednej z awarii. Pilot, używając samych silników oraz sterem w stateczniku pionowym, dał radę wylądować maszyną, która finalnie przestrzeliła pas. Czy samoloty mogą driftować? Mogą, nawet na wodzie. Pokazy lotnicze w Austrii i popis pilota Dorniera. Widok, który dużo łatwiej spotkać. Lądowanie w Budapeszcie i samolot Wizz Aira przecinający ławice ptaków. Kuwejcki Boeing 777 lądujący w Amsterdamie niemal nie zahaczył ogonem o pas. Tak wygląda katapultowanie się z lotniskowca. Co ciekawe, aby samolot został rozpędzony do prędkości, dzięki której złapie wystarczająco siły nośnej, przyspieszenie działające na pilota wynosi około 4G. Co ciekawe, startujący samochód Formuły 1 przyspieszając dostarcza kierowcy siłę 2G. Pilot tego Falcona 900EX postanowił przerwać start, kiedy maszyna nie mogła oderwać się od ziemi. Jednak ta poruszała się już na tyle szybko, że pilot nie zdołał się zatrzymać przed końcem pasa. Jednak szczęśliwie nikt nie doznał żadnych obrażeń. A w tym odcinku to już tyle. Zostawiam Was z bardzo twardym lądowaniem na lotnisku uważanym za najniebezpieczniejsze na świecie. A jeśli odcinek Wam się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz do subskrypcji kanału Samoloty. Cześć! Up, yeah. 30.